chodzi. Opuszczamy już Sukułkę i kilka rzeczy o świętej wodzie. Przerwę na chwilę. Po lewej cerkiew Sokulska, cerkiew, która też grała w serialu Pana Boga za pieczę. Czy tylko wypłynie, masz przemyć sobie oczy. On rzeczywiście to zrobił, miał odzyskać wzrok wtedy i miał ufundować pierwszą kaplicę na tym miejscu. Przychodzi człowiek na to miejsce z wiarą, z modlitwą i to, co się wpisało w historię tego miejsca, wyprasza dla siebie łaskę, bo odzyskał wzrok. I za tą łaskę w 1719 roku stawia pierwszy kościół. Ponad 300 lat istnienia miejsca, bardzo bogatej historii, jak wschodnia strona Polski. 60 lat temu ksiądz Wacław Rabczyński pobudował tą grotę i ta woda po dzień dzisiejszy płynie. Woda to tylko pewien znak, który nabierzemy, ale mając jakąś intencję w sercu, mając jakąś potrzebę, od tego dużego kamienia przez grotę mogę przejść na kolanach, mogę się pomodlić, zejść, nabrać wody i zatrzymać się właśnie w tym miejscu wielu doznanych łask. W kościele jest grupa komunijna, już jest ofiarowanie, skończy, na pewno będzie można zajść, zobaczyć. Najstarszą częścią kościoła jest ołtarz i dwa obrazy. Pozostałe rzeczy są w kościele nowe. Góra Krzyży ma zaledwie 15 lat. Myśl szabli przywieziona na Litwie. Rok 2000 to ten biały krzyż, ma 25 metrów wysokości. Są krzyże już nawet z samej Częstochowy. Jest to żywy pomnik XXI wieku. Żeby zrozumieć, schodkami wejść i się przekonać. Wokół góry krzyży tajemnicy świetnej boleści to te kapliczki, które mijaliście tam po drodze i przy waszym autokarze. Zaś wokół kościoła te tajemnice to są tajemnice bolesne Różańca Świętego. Czy pamiętacie, dzisiaj akurat jest 13 maja, jak 20 lat temu w Polsce była figura fatimska? Pamiętacie? Była na pewno w Radomsku. Tak, słuchajcie, i 20 lat temu ona była tu. Kto z was dzisiaj jest pierwszy raz? I słuchajcie, a święta woda 20 lat temu wyglądała tak. To było miejsce, mimo że 300 lat istnieje, było zarośnięte drzewami, nieznane, dwa razy do roku tylko otwierane, zamknięte, nie było zakrystii, tylna część kościoła dobudowana i nie było prądu. Do takiej świętej wody wprowadza się 22 marca 1996 roku figurę fatimską. Dzisiaj spod Częstochowy przyjeżdżacie po raz pierwszy do niej, 13 maja, 34. rocznicę zamachu na Jana Pawła II, to największy cud. Nie przykro, ale zdaje się 2 złote na wodę.
żarówka w kościele się świeciła, Jan Paweł II powiedział takie znamienne słowa. Święta woda rzeki. Jeżeli spod Częstochowy, spod Gidel jesteście po raz pierwszy, jeżeli z rana Sztutów diecezja elbląska, spod Lublina, w sobotę przyjeżdża na wieczór MPK Lublin, odwiedza to miejsce, to naprawdę trudno zrozumieć, że to tak wyglądało 20 lat temu.